Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się, za mną szamanka Ula. Coś tam znowu działa, jakieś laleczki Udu konstruuje, nie wiem, powiem wam szczerze, jest grubo. Izrael po drugiej stronie, mamy obronę Karokan, słynny mrągowski specjał. Na Karokana to ja się rozprawiam klasycznymi liniami, nie? O, widzę, że rywal lubi klasykę gatunku. To troszeczkę o teorii. Jeszcze znacie, trąbię o tym od zawsze. Skoczek D7, bardzo ważny ruch. Nie zagrał skoczek D7, to może się uda pułapka. Koniec C4, hetman E2, bicie na F7. Skoczek D7 grajcie. Ważne to jest ogólnie rzecz biorąc. O, no bo jeśli on na to pozwoli, no to już ma strategiczny wór. A on myśli tak w ogóle, ale nie wiem nad czym. No jasne, że trzeba odejść. I ogólnie z tego co wiem, to goniec D3 jest ruchem, ale jeżeli on na przykład zagra tak i później tak, to już go mamy. Ale zagrał dobrze niestety. Bicie na F7 zawsze jest opcją, nie? Zawsze jest opcją. Bicie, bicie, check, ha, fuf, hej, no dobra. Ja bym tu pograł ostro, chociaż no, wsaknąłbym na F7 bez rekompy totalnie, nie? Skoczek F6, nic nie mam. Dobra, zagram tak. Dam mu jeszcze raz szansę na błąd. Dam mu jeszcze raz szansę na błąd, walę na F7 od razu. Od razu na F7. To jest ta konfiguracja figur, którą chcemy. Nie wiem, czy to jest poprawne w tej redakcji lub w tej w chwili obecnej, kiedy jest goniec na D6. Ale chyba jest. Pięknie. Mamy to. Mamy to. Siadło. Siadło. Ważne jest wiedzieć, czego się chce w życiu. Chcę saknąć na F7 i saknę. Nie powinien tego przyjmować, powinien dać szacha chyba. A chociaż wie, że pobiorę, więc... No chyba, że weźmiesz. Ale to chyba mat jest, jak weźmiesz. Mat, nie mat. Mat, nie mat, bo jest jeszcze tu, tu. No, biorę te pozycje w ogóle w ciemno, bez liczenia. Za skoczka, za dwa piony jeszcze, te przy królu, deroszowany król. Mata nie ma, co prawda. O! Pod wałka hetmana, to w porządku, jeśli tak. To fajnie. Ja rozumiem. Izrael jest pod ostrzałem. Mogą grać błędnie. Ciekawe, czy to było saknięcie. Co mówi silnik? Silnik się zawiesił. Myśli. Tak! Mówi skoczek F7, najlepszy ruch. Yeah! Woo! Mamy to. No dobra. Nawet jeszcze jedno. Jestem niesiony teraz na fali, wiesz co jest. Gramy Sycyla, bo lubię. Znaczy gram, bo lubię. Aha. D4, CD, koń bije, koń F6. O, H6 tutaj? Niespodzianek, ciąg dalszy. Czyżby goniec C4? Spóźniony ałapin. Powtarzam, jak mantrę, to nie wisi. A nie, wisi, bo nie ma konia. Okej, okay. Bo często jest taki motyw, ale... Przepraszam, jak jest przestrzał. No wiadomo, ograniczył mnie. Zagram przez E6, jest to struktura Scheveningen, czy jak to tam się nazywa? Ta lampa tak z tyłu? A nie, bo to książka, dobra. Jakieś mam przewidy. Zwidy, niewidy człowieków. Dobra, no tu nie będzie takiego quick winu. Mam jakiś wczyt, to ta lampa mryga? Mryga, tak. Kurde, balans, denerwuje mnie. Hetman C7 chyba się gra, żeby zrobić miejsce dla wieży. Goniec na E6, przez E6 nie wejdzie, więc musi wejść przez B7. A może od razu ambitnie B5 do góry, człowieku. Nie no, może B6, goniec B7. Zamknięta pozycja jest, no. Zamknięta pozycja. A D5 jakbym wrzucił? Ty, D5 jest opcją. D5, zobaczcie, D5 siedzi, hetman tutaj też patrzy na pole E5. W porządku, przepchania nie ma, bicie, bicie, to wtedy się ucieszę, ku ucieszę ludu. No dobra, D5, bo ja chciałem jechać B4, B5, ale to... Można D5, to trzeba wrzucać D5 i jest krótki kaszel. Z Filipin, Antonio Nogot. Ciekawe w ogóle, kim jest ten człowiek, nie? Macie tak czasami, że gra... Już to podwałka pionka. Macie czasami tak, że gracie z kimś, zastanawiacie się, kim on jest, gdzie żyje, w ogóle jak mu się wiedzie i...
Tak, czy szczęśliwy? Dlaczego wybrał szachy w ogóle? Co go skłoniło, żeby założyć konto na Chess.comie i jakie było prawdopodobieństwo, że zagra z Marianem? Nie, no to jest po prostu chore. Nie? Dobra, teraz tak, zbicie, tego na pewno nie chcę mu dać, mogę odejść. I to jest chyba logiczny ruch. Czekaj, czy ja czegoś tu nie widzę? No zbić nie chcę, to na pewno, odejdę. W razie czego oczywiście tiu. Więc taka wymiana będzie mnie, powinna mnie faworyzować, oczywiście wieża jeszcze. No to panie dzieju, pomagasz, dziękuję. Oczywiście mam truposza na C8, ale to do czasu. Do ciasu. I teraz kluczowe jest czasami odejście hetmanem. Może nie jest to teraz kluczowe, ale ważny ruch jest to. Gdzie tym hetmanem odejść? Jak odejdę tu, to wieża tu będzie puszował. Dojdę na C7, na E7, przepraszam. Żeby kryć dwójkę, oczywiście teraz wieża z tej mańki, ale spokojnie. Spokojna, twoja rozczochrana. Dobra, grałem gońcem przez B7. Mam problem z Białopolakiem, dlaczego mam problem z Białopolakiem? No to jest teraz idea. Jak zagram na przykład tak, to on tak zagra, nie? A to ja wtedy tu. A to ma sens. Dobra, graj to swoje C4. Czerstwe. Już uda mi się gońca przerzucić na C6. Odetchnę. Pozycja dobra. Z pionem więcej, nawet ciutkę lepsza. Czas jest równy. Mhm, połączył hitmany. Ach, no to poprawimy gońce usza. Wieże przyjdą do centrum. No tak, wieże przyjdą do centrum, no jasne. I teraz co ty chcesz? Na razie nic nie chcesz. No to ja też chcę mieć wieżę w centrum. Nie chcę być gorszy w tej pozycji. Dlaczego miałbym? A może hetman C7 był uzasadniony. Tak, staniesz teraz na dobrym gońcu. A dobrym, niedobrym. Też to zabij. A to jest też groźba jakaś. To jest groźba faktycznie? Niby nie jest, ale ten hetman nie stoi tu dobrze. Przerzutki hetmanem z lewa na prawo, ty. To jest właśnie to. To jest właśnie to. A jakbym zapuszował? To on zbija, zbijam. On siada na tym pionku, ja pcham dalej. Ale to skoczek F5. No ale co skoczek F5? To jest straszny. Skoczek F5, po E5, hetman C7, hetman G5. No nie chcę tu tego wpuścić. Jest co jest. A hetman F8 to bardzo piękny ruch jest, słuchajcie, mega pasywny, ale hetman gra po diagonali. Kurde, balans. Odszedłem może za szybko, może E5. No. Zobaczymy. Się zobacz. Może to jest jakiś ruch tak naprawdę? Może to był od razu jakiś ruch, bo po zbiciu grozi to, ze względu na hetmana, który źle stoi. Nie chciałem mu dawać takich motywów, takich konter, bo i po co. Też nie mógłby tak od razu, bo wisiałby mu skoczek po podejściu hetmanem i rozwiązaniu się. Ale ja czasami widzę duchy kacperki na szachownicy. Jeśli to spoko, jego goniec nie będzie tutaj na tego klina całkiem dobry. Na pewno chcę. Myślę o tym E4 konia. On oczywiście nie musi bić, ale ten skoczek będzie miał tu wszelkie możliwości aktywnej gry. No nie mogę się rozegrać ciężkimi póki co. Rywal stoi troszkę aktywniej. Chociaż może wydaje mi się, bo rosnę. Zabił? No to spoko. Otworzyła się linia B. I hetman tutaj? What the fuck? Za czym to? Nie no, tego to nie kumam w ogóle. A jak nie kumam, to niedobrze. A. Normalnie tak chcesz lecieć? H4, H5, H6. Dobra, wydupcę tego hetmana o jeden ruch, a później się zajmuję swoimi sprawami. Tak, odłączyłem te opcje, znaczy wyłączyłem te opcje, żeby
Nie misklikać, widzicie? Tylko na przeciągnięcie. Polecam. Jak miskliki wam się zdarzają często, to zróbcie ten manewr w ustawieniach. Mhm. No hecio wisi. No to jest tylko pionek więcej, nie ma co się podniecać. Natomiast myślę, że ten goniec jego nie jest zbyt dobry. Mój koń może okazać się lepsiejszą figurą. No i mam otwartą linijkę fajną. Zawsze jak zapchasz, to ten pion będzie słaby, wiesz. To jest... No stąd się zaczynają właśnie różne takie osłabiające posunięcia, co za tym idzie. Później można dobrać się do skóry rywala. A właśnie, dajcie znać, słuchajcie, takie długopisy, jakby były na sklepie, nie? O, zobaczcie, takie o. Kawka, herbatka w dłoń. Kupowaliście? Normalnie? Przy większych zamówieniach ja bym dorzucał, chociaż Ola mówi, że nie. Że trzeba kupić, a nie, że dostać za darmo. Nie, żartuję. To nie. Właśnie, zajrzyjcie do nas na sklep. Mariancello D. Na Allegro. Kubeczki już niedługo się pojawią. Są już. Kubeczki, słuchajcie, bluzy, koszulki. Jest w porządku, naprawdę. Masa różnych gadżetów. O, to są te gadżety. To są te nowe kubki, słuchajcie. Mam wszystko pod ręką. Zaraz tu zrobimy krótką prezentację. Proszę ja was. Proszę. Te kubki są inne. I pytanie, jaka jest różnica? Napiszcie w komentarzach. Od poprzednich, czym się różnią. Kojarzycie, czym się mogą różnić? No na pewno nie logiem Mariancello, nie? I taki kubeczek w pracy, w szkole, super sprawa, nie? Pff, powiem wam, naprawdę, polecam swoje kubki, jednym słowem. Mariancello. Co jeszcze? Bluzy, proszę ja was. Wszystko jest, wszystko tu mam. Ja mam wszystko pod ręką, człowieku. O, proszę. Czy to na prezent nie jest piękne? Dla ukochanej, dla ukochanego. Żałujecie kasy dla ukochanych? No właśnie, o. Szereg pionów. Robi wrażenie. Chcesz kochaną bluzę? Dej. Trzymaj. Ubieraj, człowieku. No, więc ziomek się zawiesił. Nie wiem dlaczego. Ruch H6 w ogóle totalnie go zaskoczył. Nie wie, jak odpowiedzieć, myśli o saknięciach. Nie, no poczekamy jeszcze minutę. Ojej, poczekamy jeszcze minutkę. Zresztą ewentualnie ja wam przewinę to, tak? Nie będziecie musieli czekać. Chociaż wiadomo, niektórzy tu przychodzą posłuchać mojego biadolenia, taka jest prawda. Szachy są drugorzędną sprawą. Nie no, kanał szachowy od 8 lat nagrywam, słuchajcie. Ostatnio miałem zajęcia z gościem, który mówi, że jest... Jednym z moich pierwszych subskrybentów. W pierwszym 1000 subów był. Ja mówię, co? What the fuck? To jest możliwe w ogóle? Że jeszcze w ogóle tu jest dalej? No i okazuje się, że tak. To jest niesamowite. To jest niekorzystne światło dla mnie. Nie wyglądam dobrze, kochanie, w tym świetle. Ale podobam ci się, nie? Dalej ci się podobam, nie? Jeszcze ty słyszeliście, wredno jędzo. Nie, no tak ogólnie widziałem się wcześniej na kamerce tutaj, nie? Że wiesz, mówię, posłuchaj. Taka American Wifi, nie? Taka, wiesz, pancake'i rób tam, kurde, balans. No dobra, słuchajcie. Kilka słów o debiucie. Obrona sycylijska w ogóle zagrał spóźnionego Apina z H6. Nie zagrał D4, więc tak naprawdę nie mieliśmy okazji tutaj nic wymienić. Koniec gry? No wiesz co, on przestał grać, przestał odpowiadać. Tu mi oddał pionka, bardzo głupio, bo tutaj dwa razy atakuje, on raz broni, nie? Więc po prostu pobrałem, jakby mi się należał. Tu powymienialiśmy po pionku i gońce. I tutaj kilka pasywnych ruchów z mojej strony. No ale jak on wybił tego gońca, to wiesz, ja się ucieszyłem, bo zobacz, taką piramidkę ustawiłem. Mhm. Jego goniec no nie będzie tutaj silny. I on zagrał tu hetmanem, z planem pewnie takim, żeby mi dać mata na koniec, no to ja go wypieprzyłem stąd. No i on się zawiesił, nie? No na Filipinach. No wiesz, ma pewnie ciekawsze zajęcia, tak? No nie wiem, poszli surfować z chłopakami, tak jak w tym White Lotus, nie? Oglądaliście Biały Lotus? Mega, powiem wam. A to nie było na Filipinach, czy na Filipinach było? Nie, ale też tam surfowali. Wiesz, mój mózg działa bardzo prostolinijnie, nie? Prosto to robię. A właśnie, ja chciałem też zapytać, kto by chciał ewentualnie łyknąć telefonik elegancki. Słuchajcie, nie wiem jaka to wersja, Sony Ericsson, to jest chyba 2. No ma wszystkie podstawowe funkcje, ma też taki zaczep tutaj, byście chcieli, może... Nie wiem, co cię bawi. Normalnie sprawny telefon jest, człowieku. No.
No dobra, minutka została, to minutkę jeszcze przegadamy, nie? Gdzie dzisiaj jedziemy, powiedz szczerze? Jedziemy na Ostródę. Jedziemy do Ostródy, słuchajcie, ta, będziemy nagrywać. Cenaza poznam. Ta, poznasz Cenaza? Poznasz moje horyzonty. O, poznajesz słynnych ludzi, muzyków, artystów, kurde balans. Będziemy grać partię, kilka słów o tym właśnie, jak tam przygoda jego z Czechami się zaczęła. No i przy okazji sobie spędzimy właśnie weekendzik w Ostródzie, a później na Białystok znowu. O, odpowiedział, coś niesamowitego. Kminił i wykminił. Dobrze, więc tak, on chce chyba na tym pionku się zawiesić, bo ja chciałem tak zaatakować. Ale no to w tym momencie to ja sobie zagram tutaj hetmanem, bo już mogę. Już teraz będę stał tu hetmanem, bo chcę pobronić tego pionka, przyjść wieżą, zaatakować tak. Ktoś powie mega pasywnie, powiem masz rację. Kuń może lepiej się będzie czuł po czarnych polach. Zobacz, on ma minutę, więc wystarczy, że ja teraz będę grał szybko i... Będę grał szybko. O, on przecież przyspiesza. Lubię, jak oni przyspieszają. No to proszę, atakuję ci hetmana, panie kolego. Hetman mu wisi, odejdę zawczasu, może z tempikiem jakimś, tempikiem tutaj, hop, hop i hop. Chcemy, wiesz, napadać na słabe pioneczki. O, no to proszę, dawaj piona, zobaczymy, czy odda. Nie oddał. A nie oddał, no to w takim razie może tego kunia. A, źle stoi mu hetman, zobacz. Napadniemy mu na hetmana. Jak zbicie i mu hetman podwisa, rentgen. Widzisz? Ops! I odejdzie hetmanem, oczywiście nic się nie dzieje. No ale to jest pion do przodu. A, to teraz jest plan, zobacz, to jest plan teraz. A, przyspieszył, pewnie wrócił skądś tam. Tu wisi i tam wisi. A jakbyśmy zagrali tutaj, tak prawilnie. Ty, no dobrze, czekaj. Ale z drugiej strony, czemu ja miałbym się tego bać? Przecież mogę to zbić, bo hetman jest broniony. Bronię tu, wymiona. A to kurczę, zobacz, tu chcę i z szachem? Nie, no tutaj to chyba nie przejdzie. Dobra, zagram tak i po bronie. Wiesz co, ja capnę te wieże. Capnę tę wieżę, żeby ta wieża nie naciskała tutaj. Teraz zagram tutaj. I jak on zagra tutaj, to ja zagram tutaj. A on tutaj, a tutaj. A, niejasna sprawa jeszcze. Chyba hetmany wolę zostawić na desce. Dlaczego miałbym nie? Okej. I hetman jest... No, broń dwa pionki. Jeszcze przewisi mi wieża, dobrze. Zaatakuję mu tego hetmana. Mhm. Przykleił się do pionków, ale wszystkie pionki na razie wybraniam, ale to jest jego ruch. Teraz warto mieć na uwadze, tylko że ja z kolei mam taki ruch teraz. O, to ja mu zaatakuję hetmana. On da szacha, ja odejdę, albo da szacha stąd. Chcę wymienić hetmany. Okej, okay. W tej wersji językowej idę na to i tu jest strzał, tylko tak, jak ja tu, to on szach i bierze tego, a jak ja tu, dobra, to teraz tak, któregoś pionka muszę stracić, czy nie? Nie muszę żadnego stracić na razie, a jak ja idę do przodu na przykład, tak bezczelnie, a tam tu bije. Ty, a jak ja zagram tu, on da szacha, ja zagram tu, on weźmie tutaj, ja idę pionkiem i on chyba jest w dupie. Zobacz, szach tu, on bije. A, wrócił, bał się tego pionka, bo króla mu odcina. Wiesz co jest. Ja tu, on tu. Ja tu, on bije. Ha. Dobra. Teraz ja tu, on tu, ja tu. On bije, ja bije. No nie jest to takie jasne, dobra, chętnie się wymienię, bo wiesz, te pionki są słabe, więc chętnie nadam im siłę. No to chyba tego oddam, wezmę tamtego, chyba że mam tak stać. Nie, oddam słabego, wezmę tego. On siądzie na tym. No dobra. Ja tu zagram, on weźmie tu, ja wezmę tu. On da szacha, ja tu, on weźmie tu. No i ta końcówka jest totalnie równa, wedle mojej opinii. Chyba że tak mogę zagrać jeszcze. Czekaj, ja tu, on tu, ja tu, on szach, ja tu, on tu, ja tu. I on wróci bronić tego pionka. Zagram jednak tutaj. Będę jednak bronił, ależ to jest pasywny ruch. No dobra, zagram pasywnie na razie. Tu, tu, tu,
Okej. I teraz on będzie miał pasywną wieżę. Chyba, że da szacha, ja tu, on weźmie tu, ja tu. No to dobra, to ja mam pionka więcej. Widzisz? Okej. Okej. Jedziemy. Jedziemy z nim. Pionek leci do przodu. To był zły ruch. Mogłem odciąć najpierw króla. Zagram tutaj, bo mogę. Okej. Zaatakuję tu. Musisz się trzymać blisko tego pionka. Mógłbym oddać tu. O, to jest dobre, bo tak oddaję tu, a biorę tego. I tutaj jest słabiaczek. Hop. Chyba, że nie weźmie. To w tej wersji językowej już chyba mam wygraną. Czy mam wygraną na czas, oczywiście, ale... Tu będzie ten, tu będzie czek. Dobra. Jak ja siądę na jego pionku i będę cały czas na nim siedział. Do jutra. Tutaj. Odejdę. To jest pewnie wygrana, ale wymaga dużo... Wywalę go stąd, żeby się tu nie kręcił po nocach. Okej, i tu chcę zagrać. Hop. Wygrałem na czas. No, miał przerwę, nie? Przerwę w dostawie prądu pewnie na Filipinach, słuchaj. No, to jest taka opcja. Jest taka opcja. Jest lepsza. No, silnik mówi, że przy poprawnej grze mega białych on by to wyremisował nawet z pionkiem mniej. Ale zobaczmy dokładność, bo wedle mojej opinii, mimo że było dużo ruchów, nerwowa wieżówka, jeszcze tutaj wiecie, oko wielkiego brata patrzyło, no po 83% dokładności mamy, no. Dwa przeoczenia, trzy błędy, no ale 22 najlepsze ruchy, 13 bardzo dobrych, 9 dobrych, no trzeba się trochę połechtać, wiecie jak jest. Pierwszy błąd to koń tutaj. Koń tutaj nie był dobry, bo on to mógł zbić i te pionki mi poszatkowo, podpaliłem się. Nuda, nie? Te szach. Masz rację, to nie ma co tam. Drugi błąd. Hetman C6. Po co to? Efe od razu. Od razu efe. Tak, efe i najwyżej tego pionka później bronić, albo nawet nie. Hetman D6 to było przeoczenie, bo miał hetman B8 check, tak jak zresztą zakładaliśmy. Król F7, jedyny ruch. I tutaj mam wygraną wieżówkę do momentu wieża D5. Król F6. Król F6, właśnie z tą ideą, więc on musiałby wygrać wieża 1 i król E5. A, i to wygrywa, ten manewr wygrywa, karę masz, twarz, barabasz. A ja tutaj tak mówię, wymieniam w nadziei, że tu, ale on oczywiście siada na pionku, którego nie mam jak bronić i muszę pomieniać. Okej, no były to dobre ruchy. I czekaj, tu mam znowu wygraną, wieża F4, czek. Kurde bele, mogłem przejść do pionkówki z pionkiem więcej. Za szybko, za szybko. No, ale po to tę analizę się robi, żeby widzieć, kurde, możesz przejść do pionkówki, masz piona więcej, bo pion więcej w wieżówce to jest mało. To jest za mało często. Pion więcej w pionkówce to jest w ogóle inny gatunek literacki. No w porządku, no. A debiut? No debiut to się nie było do czego przyczepić. Skoczek BD2 z jego strony, tak, tu podwałka. Debiuty ma obcykane. Kochanie, umów mnie na partię z Carlsenem. Proszę, tak jak mówiłem ostatnio. Dzwoń do niego. Jestem gotowy.